Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia pierwiastek z trzech razy w nawiasie pierwiastek z 27 odjąć pierwiastek z 12 jest równa. Więc tak, jeżeli osobno nie możemy policzyć pierwiastka z każdej z tych liczb, to możemy tutaj zastosować mnożenie, czyli ten pierwiastek z trzech pomnożyć przez każdą liczbę w nawiasie. I tak ja teraz to zrobię. Czyli pierwiastek z trzech razy pierwiastek z siedmiu, co to oznacza? Przy mnożeniu możemy liczby połączyć pod jeden pierwiastek. To będzie 3 razy 27 w jednym pierwiastku. Odjąć. I jeszcze pierwiastek z trzech razy pierwiastek z 12, czyli pierwiastek 3 razy 12. Ile to wyjdzie? Pierwszy pierwiastek 3 razy 27 to jest 81, więc mamy pierwiastek z 81. Odjąć. 3 razy 12 to jest 36, więc pierwiastek z 36. I teraz pierwiastek kwadratowy, czyli drugiego stopnia z 81 to jest 9, to jest łatwe z tabliczki mnożenia. I z 36 to będzie 6, więc wynik wynosi 3. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.